cześć, witam się z Wami serdecznie w kolejnym vlogmasie i dzisiaj zabieram Was w pewne piękne miejsce. Jest to jarmark świąteczny, bożonarodzeniowy i pojedziemy do Nürnberg. Ponoć w tym mieście jest największy w całych Niemczech jarmark, także zobaczymy, jak to wszystko wygląda. I jedziemy, aby razem. No, jarmark jedzie jak Mikołaj ubrany. Pod święta, co? Patrz się tutaj. Wózek bierzemy. Pokaż się, Jasny. Gdzie jedziesz? Na ski. Na naftę nie idziemy, na jarmark. Świąteczny jarmark. A później gdzie? A to później pokażemy. No już się wygadali. To będzie w następnym vlogmasie. Chyba. Albo i z tym zobaczymy, nie? Döner. Myślisz Dönera? Dobra, jedziemy. To jest na... Jak Wam wspominam, jedziemy na ten jarmark i wiecie co, napiję się tam ciepłego winka z kubeczka. Ekipa spakowana naszego tirowca. Wszyscy są na pokładzie? To zaczynamy co? Vlogmasa! Dobrze, tu widzicie jest Jan Market, czyli najpierw pokażemy Wam turecki market. I oczywiście jest sobota, jest wszędzie jest tak dużo aut, że nie ma gdzie zaparkować. Coś się zaraz znajdzie może. O, ale Wam pokazałam, że nic nie widzieliście. Pełno. Tutaj mamy zamiar do restauracji. Bardzo pyszne jedzenie są. Jest. Więc zobaczcie. Jesteśmy w Turcji. Welcome in Turkey. Nie, Turcji. U góry Weselicho, można potańczyć. Teraz ledwo znaleźliśmy jakieś miejsce w ogóle, bo zobaczcie jak tu jest dużo ludzi. I nie wiem czy tu będziemy mogli zjeść w restauracji, bo impreza na całego góry. Bo naprawdę... No, znalazł się stolik na całe szczęście. Jesteśmy tutaj 6 osób. Nisa, jaka zszokowana! Nisa! To jest takie na zewnątrz, tutaj latem są szyby otwierane i można zjeść. Pokazywałam Wam też. Tutaj jest menu. Już byliśmy tu parę razy, także... Co chcesz, Anisia? Lamadzio. Tak? A nie chcesz tego? Kurczaczka? Kanat? Tak, ja synem bakor dobrze. Tak jeszcze pokażę, o tak. O, ale jestem głodna. Jak Wam trochę pokażę menu. Ceny są przystępne, bardzo fajne. Można fajnie zjeść sobie z rodzinką. Wszystko jest. Śniadania tutaj są też, także... O, zobaczcie. Tylko przychodzą Turcy, jest bardzo dużo obcokrajowców, Niemców i nie tylko, bo jest naprawdę dobre jedzonko. Teraz Wam pokażę, co zamówiliśmy. To są nasze przystawki i sałatki. Tutaj jest zupa iskende, czyli z żołądków, takie flaczki tureckie. Już mama daje. Tam mamy ayran. Dobra, Nisu? Kojkę na
Jesteśmy w sklepie, ale powiem wam, że zapomniałam za was ponagrywać od początku, więc trochę wam nagram tutaj, bo jest sporo ludzi. Dobra, także zaraz jeszcze się tu przejdę. Tutaj mamy różnego rodzaju warzywa. Ja wezmę papryki. Tutaj ja. Pojadłam bardzo. Ceny macie u góry. Ja kupiłam dużo rzeczy w Lidlu. Wiem, że was bardzo interesują ceny, ale naprawdę jest w miarę późno, bo już jest po 19:00, więc jeszcze jest trochę ludzi i chciałam zobaczyć dla babci ładne szklaneczki. Babcia kupiła sobie w Action, ale bez talerzyków. Nie są drogie, ale zamówię chyba przez internet. O, tu są talerzyki. Czajnik chciałam dla babci, ale no patrzcie, jakie ceny. Na internecie są fajne czajniki i niedrogie. Tu są naprawdę ceny takich rzeczy nawet spore. Co wam jeszcze mogę pokazać? Tutaj nie ma co pokazywać za bardzo. O, tu są też zestawy talerzyków. Zaraz zobaczymy. To z restauracji za te całe wszystkie posiłki nasze zapłaciliśmy 88 euro. I w markecie byliśmy... Kaćka, parawar, tych market? 150 daliśmy euro w markecie, ale kupiliśmy mięso, takie tam, wiecie, potrzebne rzeczy do domu. I teraz idziemy gdzie? Na jarmark. Teraz pokażę wam uroki dużego miasta, czyli nie ma gdzie zaparkować. Jak widzicie, auto przy aucie i u nas niby malutkie miasteczko i... no i jest gdzie zaparkować, niby nic nie ma, ale... Wolę mieszkać w tym malutkim miasteczku niż tłoczyć się w wielkim mieście, bo już w takim mieście kiedyś mieszkaliśmy właśnie w Rotterdamie, było tak samo jak i tutaj. Także jest naprawdę wszędzie tłoczno. To i tak teraz na tych ulicach troszeczkę mniej ludzi, ale godzinę temu to tutaj było naprawdę full. Fajnie jest się wybrać do dużego miasta, ale mieszkać już jest troszeczkę gorzej, bo naprawdę jest to przerażające, jak dużo jest ludzi, aut. Wszystkiego, naprawdę. A jeszcze, wiecie, jest ten Black Friday i jeszcze są promocje. Także pod sklepami z meblami, to jak jechaliśmy, to parking był zawalony po normalnie brzegi, naprawdę. Tam taki, te wszystkie nie kosztują dużo pieniędzy. Że wszystkie rzeczy nie kosztują dużo pieniędzy, to jest Black Friday. Promocje są, tak? A ty, Elif, co chcesz powiedzieć? Nie, idziemy teraz na Weihnachtenmarkt, tak? No! Weihnachtenmarkt. Czyli jarmark. Nie pada śnieg, więc gdzie śnieg pada, to nie, to chyba na Antarktydę. A mają tu śnieg? Nie ma śniegu. No. Nie ma śniegu, ale będzie fajnie. Mama wypije sobie krzańca. Śmiałam się z Hakanem, że mamy co? Randkę, ale nie sami, tylko w szóstkę. Daj, otworzy ci to? Tak. Tylko w szóstkę. A tutaj przejdziemy przez miasto. Co jest fajnego w takim dużym mieście, to to, że jest naprawdę bardzo duży wybór w restauracjach i marketach różnego rodzaju. Tutaj w Nürnberg jest bardzo dużo tureckich restauracji i tureckich marketów.
I tutaj za chwileczkę po prawej stronie zobaczycie jeden z marketów, który się nazywa Antalya i to jest właśnie turecki market. Tutaj z prawej strony Wam pokazuję go teraz. Tutaj się zaczyna świątecznie, więc dojeżdżamy chyba do jarmarku. Zobaczcie ile ludzi. Jest godzina, która? Za 28. Zobaczcie, ludzi pełna, a nasze miasteczko już jest wymarło w tej porze. Tam jak ładnie się świecą jakieś światełka. Ale kurtyna piękna. Ze światełek. Tutaj też pięknie udekorowane. Pojedziesz, Elifuś. Pięknie. Choinka, zobaczcie jaka choinka! Ale przystrojono ładnie. To taki aniołek zrobiony chyba ze światełek. Zobaczcie, pięknie. Jesteśmy na jednym z parkingów. Takich, wiecie, strzeżonych, powiedzmy, płatnych, nie takich ulicznych. Powiem Wam tak, jeszcze większe auto niż to nasze, by się tu za cholerę nie zmieściło. Musiałam wysiąść, bo inaczej bym drzwi nie otworzyła. Zobaczcie, takie malutkie miejsca parkingowe, to jest aż niemożliwe. Jesteśmy. Aha. Musimy zapamiętać, gdzie wsadziliśmy auto, bo później będziemy szukać. Zbliżamy się do centrum, jarmark jest do 21:00. Idziemy zobaczyć. Zobaczcie, wszędzie są piękne ozdoby. Naprawdę jest przepięknie. Idziemy. Zobaczcie. Taka się impreza. Aha. Ale piękne sukienki. Zobaczcie, ile tu ludzi jest. Jasin jest oszołomiony, bo wszędzie są co? Jakieś chińskie, tajlandzkie i tak. Tak w ogóle. No, zobaczcie, ile restauracji. Ja, Enis, zobacz, jaki sklep. Uuu, Enis, zobacz. Wow. Fajna nazwa sklepu. Zobaczcie, Brooklyn. Nasze dzieci tak wieczorem nie wychodzą. Ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Ale dużo lampek. Oczywiście. He? Oczywiście w takich miejscach jest też policja w razie czego. Słucham. Ja jestem Furcina. I tutaj zaczynamy jarmark! O, dużo pięknych rzeczy. Aha. Wow. Bardzo dużo ludzi, bardzo. Pełno. Zobaczcie, co się dzieje. Wow. A my się zaraz gubimy i do auta nie wrócimy. Oj. Wszystko tętni jeszcze. Tu sklepy nawet otwarte do, chyba do. O nie, bo jeszcze 20 nie ma. Tu można się napić czego. Zjeść, napić. Tutaj taki Mikołaj stoi. Uwaga, stopień. Trzymacie się? Mamy i taty? Trzymaj się wózka, bo się zgubisz. Aha, pełno tych ciasteczek, chyba takich pierniczków. Aha, tutaj jest ładnie, zobaczcie. Ale fajnie w środku. Oj, są ozdoby. Zobaczcie na choinkę. Aha, chodź zobaczymy. Turek, Turek, tutaj na prawo. Ale piękne ozdoby. Wow. Tu jest taki stary, stary chyba kościół, zobaczcie. I tutaj jest bardzo dużo ludzi. Będziemy chodzić. Co chcecie się napić, chłopcy?
Ale pachnie wszędzie. Myśleliśmy, że będą jakieś atrakcje, może dla dzieci jeszcze coś, ale kurczę, nic nie możemy znaleźć. Pięknie jest. Eli jest tu? Tutaj można winko kupić, tata idzie. Eli, girl, tutaj to chodzisz. A trzyma. Tutaj ta piękna ta katedra to jest chyba raczej, nie za, nie, nie kościół. Słucham! Tam coś grają. Idziemy zobaczyć? Mama, to jest mój. Tam mam twój. Nic, to on ma. Gra ktoś tutaj. A. Ktoś tutaj gra. Tu są ceny wina, kawy. Tu jest wino. Tutaj są takie kubeczki ładne. A ja w czym dostanę? Bo już nawet nie wiem. Halo. O, w kubeczku dostanę pamiątkowy. Mamy wino. Winko, już wam mówię ile kosztowało. Normalnie jest 3,50, ale 3 euro jest ten kubek, fant. Można go oddać, albo można wziąć sobie po prostu do domu, więc ja na pewno oddawać nie będę. Biorę do domu. I tutaj jest więcej dla dzieci. Wiecie, zobaczcie, co się dzieje. Ale te wino na... kopie. Kopie. Buta rafta. A ja nie jestem. Chcę pilnować dzieci, bo zgubię, a mam ich tyle. Tak dużo. Nawet ładnie kamera nakręca, więc mam nadzieję, że będzie bardzo ładnie. Taki fajny sklep z czapkami świecącymi Mikołaja. Ale piękne. I tu jest całe właśnie epicentrum jarmarku. Nie wiem, czy to się zdąży, dam radę nagrać w ogóle. No. Tak dużo ludzi, że chyba nie dam rady nic nagrać. Tam nie pokażę wam, nie idziemy tam, bo zobaczcie, jak jest dużo ludzi. I z wózkiem jest naprawdę ciężko się przycisnąć. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Lodów tu nie ma. Tam mam wyraz. Magnesy są też piękne. Czapki są najlepsze. Tak wam pokażę, ale zobaczcie, ile jest ludzi. Naprawdę nie przeciśniemy się tam, bo boimy się, że zgubimy dzieci po prostu. Jest mega, ale no za dużo. Ale jedno mogę przyznać, jarmarki w Niemczech są po prostu niesamowite. Przecudowny jest, naprawdę. Ten klimat, te duże miasto i tych pełno ludzi jest po prostu mega. I nawet tacy są ci ludzie bardziej tacy otwarci, życzliwi niż w tych mniejszych miasteczkach. Ale jarmarki po prostu przebijają wszystko, naprawdę. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Mają takie Kinder Punch, mówisz jasny? Punch, Kinder Punch. Bez alkoholu, oczywiście dla dzieci. W kubeczkach. Nega darwerty? Mamy 18 euro a kandał razem ze szklaneczkami. Ale bierzemy do domu oczywiście. Typowo tak wiecie. Świątecznie, kochani, świątecznie. A wy tego vloga zobaczycie, tego vlogmasa zobaczycie we vlogmasy. Jesteśmy troszeczkę przed vlogmasami tutaj, ale sobie zostawię te pieniądze właśnie na vlogmasy, żeby było tak świątecznie i tak inaczej. Pokazuję wam jak to. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. A później pojedziemy do Kulumbach, zobaczycie, ile jest w Kulumbach. Tutaj takie piękne choinki. Ja przeczytałam w ogóle na internecie, że Nürnberg jest takim niedocenianym miastem przez turystów. Znaczy się bardzo mało turystów jest tutaj. Przyjeżdżają, ale... ale nie tak właśnie... Here, to? Here? Ricardo, Ewet. Że... chodźcie, łapcie, Enis! Że no jest tutaj sporo turystów, ale nie jest tak docenianym miastem jak inne duże miasta. My wyszli z tego epicentrum. Tak, bardzo dużo ludzi tam było. I kierujemy się w stronę auta, bo dzieci już zmęczone, jest już zimno. Czyli zimno ogólnie było, ale jest zimniej. I sobie idziemy
Eli, fajnie było? Chciałam wam bardzo, bardzo nagrać tam w całym centrum tego wszystkiego, ale jak sami widzieliście, tak bardzo dużo ludzi było, żebyście nic nie zobaczyli oprócz chodzących ludzi, więc to nie było sensu w ogóle się tam pchać z dziećmi. Więc wracamy już powoli. Jeszcze tutaj po drodze wam coś może nagram. Zaraz się jeszcze ja może pokażę. A to ja. Mam tu jeszcze swoje winko. Drugie, bo jest takie dobre. Nigdy tak nie piję, jak jestem gdzieś z dziećmi. Ale wypijam dwa winka. No. Też takie piękne mają tutaj te zabytki w tym mieście. To zobaczcie, nie wiem co to jest, też jakiś, nie wiem, od zamku jakby czy coś. Nie wiem jakby to powiedzieć. Ale Nürnberg jest naprawdę pięknym miastem. My tu też przyjeżdżaliśmy często z ciotkami. Ostatnim czasem już dawno nie byłyśmy wszystkie razem. Ale naprawdę piękne miasto. Zobaczcie. Moja brygada idzie. My rozmawiamy z Hakanem i właśnie mówimy, że fajnie jest tutaj przyjechać od czasu do czasu, ale mieszkać nie za bardzo. Tutaj Enis po prostu uwielbia Playmobil. Zobaczcie, piękne to jest zrobione. Tutaj fajna taka plansza. Co to jest? O, jaki brzydki!